Cześć, wyszło słońce i dlatego ja sobie wyszedłem tutaj na chwilę nad basen, żeby troszeczkę się dogrzeć na słońcu i spędzić sobie chwilę miło czas. Natomiast jeszcze parę godzin temu był tutaj bardzo duży wiatr, padał deszcz i to bardzo mocny, była taka wichura z deszczem i miejsce, w którym teraz jestem, to jest pomiędzy Alicante a Walencją, a konkretnie pomiędzy Benidormem a Calpe, było na granicy tak zwanego niskiego i średniego ryzyka wystąpienia huraganu. I jak patrzyłem na mapę, to tutaj zgodnie z tym, co podaje hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET, no było takie średnie ryzyko właśnie huraganu i powodzi. I w nocy oraz do południa był bardzo duży wiatr i padał deszcz. Było tak sobie, można by powiedzieć, chociaż jak na polskie listopadowe warunki, to powiedziałbym, że normalnie. No niemniej tutaj były wstrzymane między innymi, tu są takie prowadzone prace budowlane, to żadnych robotników nie było i w ogóle się te prace nie odbywały i dopiero teraz jak wyszło słońce po paru godzinach, to wszystko wróciło do normy. Jest pięknie z powrotem, jest ciepło, ale nie za gorąco, więc jest fajnie. Nie o tym chciałem. Przedwczoraj, gdy byliśmy troszeczkę dalej na północ, bliżej miejsc, które zgodnie z tym, co powiedziałem, było określane jako średnie ryzyko huraganowe i jeszcze przedwczoraj było mega fajne słońce i mega fajna pogoda, to znalazłem takie super miejsce, gdzie mogłem puścić drona, polatać sobie po wybrzeżu właśnie Morza Śródziemnego i naprawdę są to super ujęcia. Montuję właśnie filmik z tego, także miłego oglądania.